No, że te szufladki przy stresie, jak tą babę zdenerwować, człowieka zdenerwować, te szufladki się otwierają i wychodzi rak. Gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie Baby Lunch Tune Extra, z uszanowaniem Matki Polskiej Ostrogańskiej. W Radiu Maryja jeszcze jeden gość i jeden temat. Dzisiaj rocznica 41. śmierci księdza Romana Kotlarza, męczennika sprawy polskiej. Z nami jest pan Tomasz Świtka, który był ministrantem księdza Romana Kotlarza. Szczęść Boże, panie Tomaszu. Szczęść Boże. Panie Tomaszu, chciałbym, żebyśmy o tej postaci powiedzieli, bo Kościół katolicki dla opozycji demokratycznej w PRL-u, dla ludzi pracy, dla godności ludzkiej w ogóle ma niezwykłe zasługi również w tych ponurych czasach. W roku 76 w Radomiu 18 sierpnia zmarł ksiądz Roman Kotlarz. Kim był ksiądz Roman Kotlarz i jakie są okoliczności jego śmierci? Dla mnie to przede wszystkim nauczycielem i wychowawcą. Byłem jego uczniem i ministrantem, ale to nie o tym, tylko o 76 roku. No wtedy już ksiądz Kotlarz był bardzo dobrze znany w Służbie Bezpieczeństwa, bo niestety w której by nie był parafii narażał się przez to, że mówił prawdę o czasach, które były, i mówił ją dobitnie i stanowczo. I tu te częste zmiany, bo był w 6 parafiach tak krótko co roku, były tym spowodowane, że narażał się. Jej księża biskupi by nie narażać księdza Kotlarza, przenosili go jakby na te różne parafie. Do nas trafił w 61 roku i to też trafił do parafii, w której jego poprzednik był aresztowany, był więziony, stracił zdrowie i już nie wrócił do naszej parafii. To był Michał Skowron, który jest teraz pochowany w Sandomierzu. A ksiądz Kotlarz zastąpił go godnie i tutaj zapamiętaliśmy go jako doskonałego kaznodzieje, obrońcę praw człowieka, tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, godności robotnika, godności parafian i godności prawdy i sprawiedliwości. Także wpisał się na pewno w te najlepsze, ludzi najlepszych z Kościoła, którzy stawali po tej sprawie za tymi ludźmi biednymi, pokrzywdzonymi, poniewieranymi, którymi pogardzała tak zwana Polska Ludowa. Władze komunistyczne, esbecja, ubecja, no być może pośród nich są także osoby, które dzisiaj wychodzą na ulicę w różnych manifestacjach, nazywali go radomskim bandytą. Tak, nie miał prawa być nawet pochowany, dlatego tu w Radomiu, dlatego ojciec zabrał go do siebie, do Koniemu, tam gdzie będziemy pojutrze się modlić. I jest piękny dzień czerwcowy, 25 czerwiec. Ksiądz Kotlarz jedzie do Radomia. Jeździł, bo nie miał ani gospodyni, ani organisty, ani kościelnego. Sam w zasadzie robił wszystko. I tam stoją powiaty u sióstr. Jedzie wcześniej, bo jakby przewidział to, co może być w Radomiu. Bo przecież dzień wcześniej powiedział, że taki biedny Radom może nie wytrzymać takiej podwyżki, jaka została ogłoszona. I jedzie, wykorzystają jest ten moment źli robotników. Ludzie idą, łachudry, pobiją, zabiją nam Jezusa, pobiją, zabiją łachudry w nocy przyszli do Jezusa bez żadnych standardów, że będą nie zachowują ani jednego procenta. Starciu z domu i standardem się no to przelało jakby czar goryczy tych, którzy już bardzo dobrze księdza znali i już go mieli jakby na tym swoim celowniku. Jest nachodzony później u siebie tutaj w parafii, tak jak już powiedziałem, jest sam, też nie przyznaje się nikomu. Jest bity przynajmniej kilka razy. Sam widziałem jego czarne plecy, które mi pokazał kiedyś, gdy przyszliśmy do kościoła na mszę na tygodniu. I właśnie, ale zapamiętałem nie tyle te plecy, te słowa, które do mnie wtedy powiedział, bo były takie jakieś, dziwne dla mnie, nie takie jak zawsze ksiądz, bardzo się zmienił, bardzo był już wtedy, bardzo był, już nie był tym samym księdzem, a powiedział, że opatrz, lecą bomby, trafiają w moje plety, spadają. Pokazał mi te czarne plety, które były takie czarne jak sutanna, a ja bardziej zapamiętałem słowa, a nie te plety.
Więc nie przebaczam tego księdzu Kotlarzowi, będą go nachodzić, będą go bić, będą go poniewierać niecałe 2 miesiące, bo przecież 15 przewróci się przy ołtarzu, krzyknie Matko ratuj i zostanie zawieziony do szpitala, do tego szpitala, w którym był kapelanem, który codziennie chodził tam, odprawiał mszę świętą, 4 kilometry chodził, bo to jest szpital, jest tyle oddalony od naszego kościoła, chodził pieszo i tam sprawował dla chorych mszę. Teraz w tym szpitalu jest leczony, nie odzyska przytomności. Rano 18 będą bić dzwony w kościele. Parafia już jakby przeczuwa, że coś się stało. No i rzeczywiście stało się. No pogrzeb, to wielka manifestacja. Robotnicy niosą księdza. A cała droga, te 4 kilometry, jest usłana kwiatami. Jak już mówiłem, nie ma miejsca dla niego na pochówek w Radomiu. Musi go zabrać ojciec do Koniemłot i tam jest, my tam jeździmy od 40 lat na jego grób, tam się modlimy, tam jakby ładujemy swoje akumulatory, bo wiemy, że ksiądz Kotlarz się za nami stawia, pomaga nam i prowadzi jakby przez to życie. Bardzo chcielibyśmy, bo będziemy się też modlić o to, żeby został zaliczony w poczet błogosławiony. A dzisiaj uroczystości są u nas w Trawlicach i w Radomiu, bo o 16 w Radomiu na rondzie, na placu księdza Romana Kotlarza pomodlimy się, złożymy kwiaty, a później delegacje udadzą się do Trawlic, Pelagowa, tu gdzie ksiądz Kotlarz był, gdzie był 15 lat proboszczem, tu będziemy się modlić, a później w plebanii, która została zamieniona teraz na Izbę Pamięci, w której był nachodzony, bity, złożymy tam przed obeliskiem kwiaty i również spotkamy się, mówię, że wybierają się delegacje z różnych regionów, parafii, ale nie tylko parafii księdza Kotlarza, to tak zawsze spotykamy się, pewnie będzie przy herbatce okazja zamienić parę słów, no bo prawie rok się nie widzieliśmy. Także jeśli nas słuchają słuchacze z Radomia, to też zapraszam i oczywiście tutaj do Trawlic, co jest tak blisko od Radomia, da się dojechać, da się wrócić. Także wszystkich serdecznie zapraszam na nasze uroczystości i do Koniemłot na niedzielę na godzinę 11. Bardzo dziękuję, zapraszamy oczywiście serdecznie. Dziękuję za wspomnienie tego wielkiego kapłana, księdza Romana Kotlarza. Wspominał jego ministrant, pan Tomasz Świtka. Panie Tomaszu, ślicznie dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. To wszystko w tym wydaniu aktualności dnia. Jest 7 minut po 14. Za chwilę wiadomości. Radio Conchita, także widzicie Państwo, ile nieszczęścia człowiekowi. Też wczoraj baba baran szła i tak gapiła się. Ludzie się nie znają i potrafią na siebie się gapić, będąc niemili. Radio Conchita. Nawet to spotkanie, co było wczoraj w Mariocie, też nie powinno się takich spotkań organizować, bo to powinno być podane na policję. Przyszły stare baby, no bo wiadomo, jak umierają, chcą żyć dłużej i ratują się nie wiadomo czego, proszę Państwa. Ale jedna baba to tak była zdruzgotana, że szok. Nie można tak ludzi drażnić. To jest po prostu nękanie. Nękał 2 godziny jedną kobietę.